jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przed orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas wróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o... Do Katynia miejsca szczególnego. Miejsca, gdzie wymordowano kilkanaście tysięcy naszych wspaniałych braci. Jechali oddać im hołd, ale jechali także po prawdę. Po prawdę, która była wiele lat ukrywana, fałszowana, okrutna dla Polaków, wstydliwa dla oprawców. Dotarli, dali świadectwo, ale zapłacili najwyższą cenę. Prezydent Rzeczypospolitej, parlamentarzyści, generałowie, dowódcy sił zbrojnych, duchowni, rodziny katyńskie, wiele, wiele innych osób. Wśród nich nasz, powtórzę nasz, Aleksander Fedorowicz, uczeń prygowskich szkół, chluba rodziny, wspaniały gwarant i gwarant kontynuacji ich tradycji. Tłumacz prezydenta Rzeczypospolitej, wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ceniony za profesjonalizm, rzetelność, za swoje cechy osobiste. Wicekonsul Uzbekistanu. Stypendysta rządu Rzeczypospolitej w Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Delegowany przez wielkiego Polaka, wielkiego ministra, profesora Krzysztofa Skubiszewskiego.